Na ostatnim wykładzie mówiliśmy o pochodnej funkcji. Czym jest pochodna funkcji? Teraz zajmiemy się interpretacją geometryczną pochodnej. Przypomnijmy sobie, jaka była definicja pochodnej. Czyli to była granica ilorazu różnicowego, czyli przyrostu wartości funkcji do przyrostu argumentu funkcji, gdy argumenty dążyły do zera, czyli innymi słowy, gdy odcinek x-ów, który rozpatrywaliśmy, malał, robił się coraz mniejszy. Teraz jak zinterpretować to, co tutaj jest napisane? Zobaczmy, że mamy do czynienia z funkcją f i tą funkcję f narysujmy na rysunku. Następnie zauważmy, że mamy punkt x0 i mamy punkt x0 plus delta x oraz wartość funkcji w punkcie x0 i wartość funkcji w punkcie x0 plus delta x. I te punkty nanieśmy tutaj w układzie współrzędnych. Zaznaczmy je. Czyli mam tutaj punkt x0 i wartość funkcji w punkcie f od x0. Punkt x0 plus delta x i wartość funkcji w punkcie f od x0 plus delta x. Teraz te odcinki, ten i ten, nazwijmy odpowiednio delta x i ten drugi odcinek nazwijmy delta y. Czyli to są odcinki, które znajdują się pomiędzy jednym końcem x0 a x0 plus delta x i ten drugi znajduje się pomiędzy wartością funkcji f od x0 i funkcji f od x0 plus delta x. One są od siebie dość mocno oddalone i trzeba teraz zrobić jakiś taki mały zabieg, żeby się ze sobą spotkały. Czyli odcinek delta x przesuńmy równolegle do osi ox i w taki sposób, żeby spotkał się on z funkcją jednym końcem, z funkcją f od x. Następnie odcinek delta y przesuńmy równolegle do osi oy w prawo tak, żeby spotkał się on jednym z końców z funkcją f od x. Okazuje się, że przy takim przesunięciu te odcinki spotykają się ze sobą w tych drugich końcach i spotykają się ze sobą pod kątem prostym. Wynika to z tego, że przesunięcia, obydwa przesunięcia były równoległe, jedna do osi ox, drugie do osi oy, a tutaj jest kąt prosty, czyli również ten kąt prosty tutaj pomiędzy sobą zachowały. Dwa czerwone odcinki no, prawie tworzą trójkąt prostokątny, tylko że nasza funkcja niestety nie jest linią prostą, dlatego też dorysujmy niebieską linię, i teraz ten fragment niebieskiej linii oraz te dwa czerwone odcinki stworzyły trójkąt prostokątny. My mamy dwie przyprostokątne, znamy dwie przyprostokątne, delta y i delta x. I teraz, jeżeli trójkąt jest prostokątny i jeżeli ten kąt tutaj, zaznaczymy sobie, że jest to kąt alfa 1, to możemy napisać, że stosunek delta y, czyli przy prostokątnej leżącej naprzeciw kąta ostrego do drugiej przy prostokątnej, czyli delta x, równa się tangens kąta alfa 1. Czyli jest to tangens kąta alfa 1. Ale zwróćmy uwagę, że ta niebieska linia została przedłużona dalej i ona przecina oś ox-ów. Ponieważ oś ox-ów i ta czerwony bok i tutaj taka linia, która nie została narysowana, są do siebie równoległe, wobec tego ta niebieska linia przecina dwie proste równoległe, zatem kąt tu zaznaczony alfa 1 jest taki sam jak kąt zaznaczony niżej alfa 1, ponieważ to są kąty przyległe. Co mówi dalej definicja? Definicja mówi, że delta x ma dążyć do zera, czyli ten odcinek delta x ma być krótszy. Na następnym rysunku skróćmy delta x. Proszę zobaczyć, że delta x już jest krótsze. Oczywiście odpowiednio delta y się skróciło i ten trójkąt jest już mniejszy. I teraz powstała nowa linia, która połączyła dwa końce tych odcinków czerwonych i powstał nowy trójkąt. I to jest stara, ta niebieska linia tutaj w tle, to jest stara linia. I teraz również tutaj można określić, że stosunek delta y to delta x, czyli to jest stosunek tutaj licznika tego ilorazu różnicowego do mianownika
Licznik do mianownika, iloraz różnicowy, ten stosunek delta y do delta x, to jest iloraz różnicowy, to jest także tangens kąta nachylenia, tylko innego kąta, kąta powiedzmy alfa 2. I ten kąt alfa 2 również jest stworzony pomiędzy osią o x, czyli ta sieczna, która przecina naszą funkcję f od x, tworzy z osią o x kąt alfa 2, taki sam, jaki jest tutaj w tym trójkącie. Jeżeli jeszcze bardziej skrócimy odcinek delta x, ponieważ on ma dążyć do zera, czyli ma być bardzo króciutki, no to skróćmy go jeszcze bardziej. Ten trójkąt zaczyna robić nam się coraz mniejszy, on nadal ma kąt prosty. Dorysujemy trzecią linię, która połączy te dwa czerwone odcinki, to są te dwie stare linie z poprzedniego łączenia. To proszę zobaczyć, że nasza funkcja ma tutaj taką sieczną, i kąt, jaki tworzy tutaj w tym trójkącie, jaki tutaj z osią o x, jest ten sam. Jest to tutaj nazwany kąt alfa 3. Czyli ten, tak? Czyli my możemy określić tangens kąta alfa 3 jako granicę tego ilorazu różnicowego, ale jeszcze nie granicę, tylko przy małym delta x. Przy małym delta x. Jeżeli to delta x jeszcze bardziej zmniejszymy, czyli już tutaj nawet nie mam miejsca, żeby wstawić to delta x ani delta y, to powstał taki maciupeńki czerwony trójkącik i następna linia, która łączy boki tego trójkąta, to ta linia z osią o x też stworzy tu pewien kąt już jakiś tam inny jeszcze alfa 4. Jeżeli jeszcze bardziej pomniejszymy ten odcinek x0 plus do punktu x0 plus delta x, czyli tutaj ten odcinek weźmiemy jeszcze mniejszy, to można zauważyć, że właściwie w granicy dostaniemy już styczną do naszej funkcji, bo tutaj już się nie da żadnego trójkącika narysować i ta styczna będzie z naszą funkcją, ona będzie styczna tutaj z naszą funkcją i z osią o x będzie tworzyła kąt alfa, czyli będziemy mogli powiedzieć, że, czyli to już jest w granicy, kiedy delta x jest już tak maleńkie, że trudno sobie mniejsze wyobrazić. Czyli możemy powiedzieć, że pochodną funkcji jest tangens kąta alfa, bo to jest ten graniczny kąt. I to jest pochodna funkcji w punkcie x0. I to jest ta interpretacja geometryczna pochodnej, czyli to jest to, co nas interesuje. Gdybyśmy teraz wzięli styczną w każdym punkcie wykresu, narysowali styczną w każdym punkcie wykresu, nie tylko w punkcie x0, ale w każdym innym punkcie i wzięli tangens kąta nachylenia tej stycznej z osią o x, to wtedy powstanie nowa funkcja, którą nazwiemy pochodną, ale funkcję, ale już nie w punkcie x0, tylko pochodną funkcji. Czyli jeśli w każdym punkcie określimy tangens kąta nachylenia stycznej, to wtedy mówimy w ogóle o pochodnej funkcji. Dziękuję.